I teraz tak, a z Bartkiem. Mam tą piosenkę, miałem kolegę Bartka. No to też jest bardzo ważna postać w moim życiu. Bo w zasadzie z nim zaczynałem swoją historię z muzyką. W liceum. Chyba nikt się nie dogrzebie do niczego związanego z tym, bo wtedy tylko produkowałem, nie? Bo ja w ogóle. Poczekajcie. Ja ogólnie, no chyba każdy wie to, nie? Chociaż nie wiem, może niektórzy nie wiedzą, że ja ogólnie byłem producentem i nie byłem żadnym tam chuj wie czym, w sensie wcześniej, nie chciałem być nawet, nie? Po prostu robiłem sobie bity. I to była ciekawa historia, bo właśnie wyszło to High Life, wtedy z Blachą. I to tak ładnie weszło, zajebiście. I wtedy zaczęło się między mną a tym Bartkiem psuć w chuj, nie? No i później, w sensie ogólnie z tym Bartkiem to nie jest nawet coś, co jest godne jakichś nie wiadomo jakich opowieści, bo to są takie gówniarskie rzeczy, że on coś powiedział, coś tam się dowiedziałem, takie gówno, to nie będzie ciekawe. Jakby nie będzie z tego fajnego kontentu. Ale kwestia tego. Tej Kalin. O kurwa. Kwestia tej dziewczyny, co udawała, że ma raka. To jest śmieszne. O ja pierdolę, dobra, dalej. No, kiedy. Chicken. Siemanko. Miałem kolegę Staszka. Ale ogólnie mam nadzieję, że ten. W sensie ciekawe. Nie no, taki, każdy Bartek w Polsce ma raczej wyjebane w to. Miałeś sytuację, gdzie fan podszedł i miał na imię Bartek. Tak, ogólnie, no w sensie, nie chcę jakoś się zabrzeć, ale to jest dosyć popularne imię, nie? I gdzieś tam. Gdzieś tam tych Bartków jest w chuj. Ale żaden nie widziałem, że miał pretensje do mnie, nie? Karolina, no. Tak. No.